To znaczy, ja w ogóle jestem nie ze Szczecina, także przyjechałem tutaj z centralnej Polski i to, co mnie tutaj zadziwiło, to raz, że przyroda, bo Niemcy tutaj po tej stronie Odry mieli tak zwany szpas, czyli sobie wypoczywali i te tereny były przeznaczone właśnie do tego, do wypoczynku, a tereny za Odrą były przeznaczone na jakąś urbanistykę i przemysł. I to mnie zadziwiło. Zadziwiło mnie też to, znaczy zafascynowałem się może też takim tym osiedlaniem się tutaj ludzi przywiezionych z różnych regionów Polski, między innymi też z Zabuga. I no, to jest kawał pięknej historii. Ja w ogóle jestem fanem polskiej kroniki filmowej z tamtych lat. Dużo sobie oglądam właśnie polskiej kroniki filmowej. Co do kultury samej jako takiej, nie mam tak naprawdę zdania. Nie, poza tym, że no, czytam tutaj twórców, którzy tutaj tworzą, literatów, to jak gdyby no, też tworzę sam, także czas wypełnia mi pisanie książek i łażenie bardziej po lasach niż po mieście. Aczkolwiek moja nowa książka, którą będę pisał, będzie właśnie o mieście. Co do Szczecina, no to jest tutaj kawał historii, w ogóle ciekawej historii, bo no samo to, że ludzie przyjeżdżali, dostawali jakieś domy, dostawali jakieś mieszkania, osiedlali się tutaj, to jest bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. Ja też robię certyfikaty energetyczne budynków i często spotykam się z ludźmi, którzy na przykład dostali kiedyś tam dawno temu dom na Pogodnie, starą kamienicę dużą i też ich perypetie są bardzo ciekawe, gdzie musieli nakombinować, że tak powiem, żeby to mieszkanie, czy ten dom zostawić dla siebie, bo chciano im dokwaterować innych mieszkańców, bo takie były wymogi, że nie można było mieć całego domu.